Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. W pierwszym punkcie konferencji chciałem przedstawić Państwu sukces gminy Ostrowie. W dniu wczorajszym w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się uroczystość wręczenia nagród w konkursie gminy, tak zwanych Oskarów Sportowych. I pierwszy historyczny Oskar przypadł w miastu Ostrowie Świętokrzyskiej. Jest to olbrzymie wyróżnienie dla naszego miasta, doceniające to, co przez wiele, wiele lat w tym mieście zrobiliśmy dla bazy sportowej, to, co robimy dzisiaj, jak również myślę to, co zamierzamy robić w przyszłości. Cieszy mnie to bardzo. Nagrodę dedykuję wszystkim tym, którzy na ten sportowy Ostrowiec zapracowali. Pracownikom MOSIL-u, pracownikom Wydziału Inwestycji Miejskich, radnym obecnej, przeszłej kadencji, moim poprzednikom, ale przede wszystkim mieszkańcom, bo powiem, że to wiele lat ciężkiej pracy i możemy być dumni, że nasza baza sportowa jest postrzegana, nasze działania sportowe, sport masowy, turnieje, które w Ostrowcu się odbywają. I to naprawdę cieszy.